Cześć, dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na kolejny filmik i ostatni na moim kanale, filmik Denko. Czemu ostatni? Już długo o tym myślałam i parę ostatnich osób na moim YouTubie zrezygnowało z tego Denka i ja też się długo zastanawiałam i to, że parę osób zrezygnowało, jakby popchnęło mnie w tym kierunku. I zaraz wam powiem dlaczego. Po pierwsze, zbieranie tych rzeczy już mnie bardzo zaczyna denerwować, bo nie chcę robić Denka, jak mam za mało rzeczy, później okazuje się, że mam więcej. Te pudełka mi się walają i jest to po prostu dla mnie niewygodne. To po pierwsze. Po drugie, bardzo często używam tych samych produktów, więc powtarzam się tysiące razy na temat tych samych rzeczy. I ja na przykład oglądam Denko i oglądam szóste czy siódme Denko i tej samej osoby i widzę te same produkty. Po prostu nie jest to dla mnie już takie ciekawe, więc myślę, że odbiorca moich filmików może czuć to samo. No i po trzecie, słuchajcie, uważam, że teraz robię tyle vlogów, robię daily vlogi, weekendowe vlogi robię co tydzień, że jeżeli jest coś godnego polecenia, to nie muszę czekać, aż ta rzecz się skończy. Mogę ją polecić od razu. Czyli na przykład, nie wiem, kupię świetny żel, a akurat jest na promocji, mogę dawać znać od razu, a nie czekać, aż wykończę pudełko, a później trzeba już iść i ktoś z polecenia kupi po całej cenie. Także słuchajcie, u mnie polecenia, czy też buble będą się po prostu przewijać w innych filmikach. Jeżeli coś będzie mega godnego uwagi, zrobię osobny filmik na temat tej rzeczy, nawet jeżeli ten filmik miałby wtedy trwać 2 czy 3 minuty. Także słuchajcie, zapraszam na ostatnie Denko. Dużo rzeczy, które tu zobaczycie, są to rzeczy, które już widzieliście. No ale jak już zbierałam te rzeczy, to stwierdziłam, że je zrobię. I zacznę od, słuchajcie, soli, które oczywiście schowałam sobie za komputer. 5 opakowań. Wszyscy wiedzą, zwykła, najzwyklejsza sól z Tesco. Już nieraz o niej mówiłam, nie dwa, one kosztują głupiego funta. Ja akurat je kupuję w Tesco, ale chyba w BM-ie też widziałam i tak dalej, także bardzo je polecam, fajnie się z nimi kąpię i tak dalej, więc naprawdę jest spoko. Oho. Słuchajcie, wszystko od razu wywalam. Kolejna sól to była taka sól z Tesco. Ona była dość droga, bo kosztowała chyba 3 funty. Była gruboziarnista i w ogóle nie dość, że się ciężko rozpuszczała, to nie miała ani zapachu, ani nic robiła dla skóry. Także jeżeli gdzieś zobaczycie ją w Tesco, ja myślę, że to jest typowe dla Tesco, to naprawdę wam nie polecam, strata pieniędzy. Kolejną sól, którą akurat lubię, jest to Epsom Salts o zapachu lewandy. Lewandy? Tak. I jest mega, mega fajne, także to też wam polecam. Bardzo szybko będę przychodzić, słuchajcie, z tymi rzeczami, bo tutaj nie ma co się rozdrabniać. Chusteczki, słuchajcie, Johnson, uwielbiam je. Te dla dzieci, ja kupuję je na przykład do ścierania kurzy, czy jak się pomaluję i gdzieś się ubrudzę, czy na ręce, to po prostu używam tych chusteczek, bo są fajne i nie robią nic złego dla mojej skóry, także kupuję te. Ale ogólnie, słuchajcie, biorę te, które akurat są w Tesco na promocji, pierwsze lepsze. Kolejną rzeczą są te płatki, słuchajcie, pod oczy Golden Collagen. Ja je kupiłam ostatnio u nas w sklepie w takim nowym funciaku. One są za funta, są tu 3 pary i jak dla mnie są bardzo fajne. Wiadomo, nie likwidują nam tutaj tych wszystkich Dove, ale faktycznie skóra pod oczami jest jakby odświeżona, nawilżona i to oko moim zdaniem wygląda dużo fajniej. Także jak najbardziej wam polecam te płatki. Nie wiem, może przejdziemy od razu do kąpieli, jak już jesteśmy. Dwie, słuchajcie, wzięłam płyny do kąpieli z Fred & Flo, zwykły brand teskowski za funta. One są na półce dla dzieci, są mega super się pienią. Ja długo szukałam płynów, które się fajnie pienią do kąpieli i te są jednymi z najlepszych i kosztują głupiego funta. Zużyłam też kolejną butelkę z serii My Coconut Island. To są też buteleczki z Tesco i cena ich jest około 3 funtów. Ja kupuję je głównie jak są na promocji, tam 2 za 4 albo coś takiego, bo nic w sobie specjalnego nie mają, ale mają naprawdę spoko zapachy. Kolejna seria z tej Fredo to jest niebieska, też się pieni, ale nie tak fajnie jak ta pomarańczowa. To była świetna Kids Tesco, tak samo za funta, tropikalna, słuchajcie, pianka. Płyn do kąpieli, bardzo fajny, fajnie kąpiel pachniała i robiła super bąbelki, czyli coś, co lubię. Teraz Carex, słuchajcie, Strawberry Fun. I ja to kupiłam w BM.
mega, mega fajne. Ten zapach truskawek był taki rewelacyjny, jakbym dopiero co zerwała truskawki. Także naprawdę Wam polecam. Ja jak będę w Biemie, na pewno jeszcze się skuszę na to. I kolejną rzeczą jest rzecz, którą widziałam u Sylwia Glitter. I dużo tego szukałam i przez przypadek mi wpadło to w ręce, słuchajcie. I jest to shower cream, taki krem pod prysznic o smaku tych ciastek tutaj. Smaku, zapachu. Ja nie jadłam go, przysięgam. Mega pachnie, fajnie skóra się po nim zachowuje, ale widziałam tylko raz go w BM-ie, ten właśnie, który kupiłam. Przez przypadek gdzieś leżał pomieszany między innymi rzeczami na półce i od tego czasu nie mogę ich znaleźć, a są mega. I były chyba za 79 piony są, więc jeżeli gdzieś zobaczę w BM-ie te kremy, to jest firma Cafe de Bain, to na pewno je kupię i Wam też polecam, bo są mega, mega, mega fajne. Słuchajcie, szampon z Isany, mega fajny. Ja go kupiłam w Polsce, zapach jest świetny, włosy są po nim świetne. Po prostu dla mnie to jest rewelacja. Planuję pojechać do Polski chyba we wrześniu może, jak się udają plany ze znajomymi do Zakopanego, ale zobaczymy, nie zapraszam. I wtedy na pewno sobie kupię produkty Isany, bo i szampony, i peelingi, wszystko z Isany mi się mega spodobało. Mają fajne zapachy, a kosztują niewiele. Także ten szampon naprawdę, naprawdę Wam polecam. Teraz rzecz, która moim zdaniem jest niewypałem. I jest to pianka z Sanctuary Spa. Ja lubię tą firmę i na przykład mam Sanctuary Spa, najlepszy w świecie peeling, świetną maskę do twarzy. Ale jeżeli chodzi o tą piankę, moim zdaniem jest ona, jakby to powiedzieć, za taką cenę jest naprawdę niefajna, bo są tańsze pianki, które działają fajnie niż ona. Ani zapach nie był rewelacyjny, był bardzo basicowy, nie robiła nic fajnego ze skórą, a kosztowała aż 4,10 funty. Także bardzo drogo, jak na piankę. I no i nie robiła nic fajnego, także to jest moje pierwsze rozczarowanie z Sanctuary Spa. Bo bardzo lubię tą firmę, ale tej pianki Wam niestety nie mogę polecić. Zużyłam dwa dezodoranty Nivea, perłowy i ten zwykły jasny. To już jest u mnie norma, ja nie używam innych dezodorantów niż te. Dwa kremy do rąk, które mogę Wam serdecznie polecić. Trzy nawet. To jest Argan i Macadamia z Eveline. Też go kupiłam w Polsce. Bardzo fajny, fajnie nawilża, fajnie pachnie. Zero minusów tego. Kolejny to jest Naomi Smart, on jest bodajże z Marks & Spencera, jak dobrze pamiętam. Świetny zapach, wszystko fajne z tym kremem. Mega, mega, mega fajne, ale one są dość drogie, te kremy. Ale tak jak mówię, chyba one są z Marks & Spencera, więc jeżeli gdzieś je zobaczycie, albo ja je zobaczę, to na pewno sobie je kupię, bo są rewelacyjne. I kolejny, słuchajcie, to jest kremik z AliExpress. Taki o, zwykły za 70 pensów. Bardzo fajny, fajny zapach, fajnie nawilżał ręce, także dwa plusy do góry. Musiałam tutaj włączyć, bo pokazało mi, że mam mało baterii. Maska do twarzy, słuchajcie, nie będę o niej dużo mówić, bo widzieliście moje filmiki maseczkowe. Jeżeli nie, no to tylko na szybko Wam powiem, to jest jedna z najlepszych masek, jakie używałam w życiu. Nie będę przychodzić, wiecie, bo przyniosłam pudełko z maskami, ale tak sobie teraz myślę, że przecież każdy oglądał moje filmy, jeżeli chodzi o maski. Każdy je widział, no to nie wiem, czy jest sens po prostu Wam pokazywać. Przeglądam tylko to pudełko, żeby zobaczyć, co ja tutaj mam innego niż maski. Na przykład zobaczcie sól morska z eukaliptusa, ta sama, co była z lewandą, to jest tym, też była bardzo, bardzo fajna. Także możemy ją tutaj odłożyć na bok. Tutaj już wszędzie maski. Słuchajcie, body scrub z Sukina. Ja go kupiłam przez przypadek, bo był na promocji w TK Maxie. Także sobie wzięłam na spróbowanie. Był bardzo fajny, fajny zapach i na pewno jeszcze go kiedyś kupię. Był drobnoziarnisty, ale nie za bardzo. Naprawdę, naprawdę na plusik. Mam tutaj krem z Laboratorium Florida. Nic specjalnego nie robił, ale to jest mała próbka z któregoś beauty calendar, także wiecie, ciężko jest ocenić po dwóch czy trzech razach, bo jego było tutaj naprawdę bardzo mało. Słuchajcie, płatki pod oczy, które kupiłam w Polsce z firmy Lia Biotica, one były bardzo fajne, nie zsuwały się z oczu, także można było wszystko robić i nic nam nie przeszkadzało, także słuchajcie, jeżeli mieszkacie w Polsce, to polecam Wam te płatki, są naprawdę okej. I coś tu jeszcze mamy, czy już same...
Nie, już chyba mam same maski. Tych masek, jak wiecie, jest sporo, bo dużo u mnie maseczkowo jest. Ale tak jak mówię, nie będę przez nie przechodzić. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak maski się sprawują u mnie, to zapraszam Was do filmików, które były wcześniej maseczkowe. A jeżeli nie chcecie oglądać starych, to niedługo na pewno pojawi się jakiś filmik, bo ja ciągle nagrywam te filmiki, tylko nie mam kiedy ich wrzucać, ale wszystko w swoim czasie. I na koniec zostawiłam mój hicior. Mój hicior i jest to balsam do ciała firmy Ziaja. I on był rewelacyjny, tropikalny z kokosem. OMG. Po prostu najlepszy balans. Nie mogę się wysławić. Balsam mega rewelacyjny, zapach, skóra po nim mega miękka, bardzo wydajny, no same plusy. I on był bardzo tani, ja za niego dałam 2,40 zł. Nie wiem ile jest w Polsce, ale no na pewno jest jeszcze tańszy niż tutaj. Także naprawdę, naprawdę Wam polecam. I to jest mój hit tego odcinka. Ostatni gość, Denka, i daję mu 10 na 10. A tymczasem kończę, nie chcę Wam przedłużać już. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Żegnamy się z Denkiem. I co? Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo proszę o wszystkie subskrypcje, lajki i cokolwiek tylko chcecie. Komentarze pod spodem, mile widziane. I już teraz zapraszam Was na kolejny filmik. Buziaczki. Pa!